Kolejny druk. Zmiana uchwały numer 44 przez 568 przez 8 Rady Miasta Krakowa dnia 11 czerwca 2008 roku w sprawie zasady zbywania lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy miejskiej Kraków oraz określenia warunków udzielania bonifikacji i wysokości stawek procentowych oraz prostująca uchwałę numer 79 przez 11 przez 99 przez 13 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 lipca 2013 roku w sprawie zmiany uchwały 29 przez 5568 przez 8 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 czerwca 2008 roku w sprawie zasad zbywania lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy miejskiej Kraków w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy. Projekt grupy radnych, druk numer 1429. Pierwsze czytanie. Referuje pan Janusz Pajer. Bardzo proszę. Chciałbym państwu tylko poinformować, że wpłynął wniosek o wprowadzenie do dwóch czytań tego projektu, a więc będziemy go głosować w bloku głosowań. Bardzo proszę. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni, Szanowni Państwo, w dniu 10 lipca... Bardzo proszę o spokój. W dniu 10 lipca Rada Miasta Krakowa znowelizowała przepisy dotyczące zasad zbywania lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy miejskiej Kraków. I już 7 sierpnia 2013 roku weszła w życie ta nowelizacja, stała się obowiązującym prawem. Przypomnę tutaj, że w tej nowelizacji 10 lipca wydłużyliśmy między innymi do 10 lat czas trwania najmu lokalu, w którym mieszkaniec może się starać o bonifikatę przy sprzedaży mieszkania. Jak również wydłużyliśmy do 5 lat okres, kiedy najemca może skorzystać z takiej możliwości, że wykupuje mieszkanie, jeżeli korzystał w formie umorzenia należności czy wpłaty zaległości czynszowej, wtedy ten okres musiałby być 5-letni. I proszę Państwa, zespół, który przygotowywał tą nowelizację, składający się z przedstawicieli wszystkich klubów, które zasiadają w Radzie Miasta Krakowa, nie miał wiedzy, że sprawy bonifikat mieszkalnych, jak i sprawy dotyczące dopłat z tytułu czynszów w gminie Kraków to jest tak istotny problem dotyczący dosyć dużej grupy mieszkańców miasta Krakowa. Dlatego, kiedy prawo to, o którym mówię, to znaczy wydłużenie do 5 lat niemożliwości skorzystania z bonifikaty tych osób, które korzystały z bonifikat przy czynszu w gminie Kraków, dotyka dosyć dużej liczby mieszkańców. W związku z tym przygotowaliśmy nowelizację, która zasadza się na sformułowaniu dotyczącym, aby przepis, o którym mówię, obowiązywał, miał zastosowanie do wniosków złożonych po dniu 31 grudnia 2013 roku. Ponieważ wprowadzając od 7 sierpnia to rozwiązanie, nie daliśmy szansy ludziom na okres dostosowawczy do nowego prawa. To było z naszej strony, można powiedzieć, działanie polegające, tak jak już powiedziałem, na braku wiedzy, że bonifikaty to sprawa dość istotna dla gminy mieszkańców Krakowa. W związku z tym proponujemy, abyście Państwo przyjęli rozwiązanie, żeby te wnioski, które zostały złożone do tej pory, były rozpatrywane na podstawie dotychczasowych przepisów, a od 31 grudnia według prawa, które przyjęliśmy 10 lipca. W związku z tym chciałem już Państwu powiedzieć, że to, co w tej chwili my proponujemy, nie jest bez wpływu na zdrowie gminy miejskiej Kraków, bo po przyjęciu tej krótkiej nowelizacji, którą Państwu proponujemy, gmina Kraków będzie mogła zwiększyć swoje dochody o ponad 8 milionów złotych. I dotyczy to w Nowej Hucie sprzedaży mieszkań za kwotę ponad 4 milionów złotych, w Śródmieściu za ponad 2 miliony złotych, w Kroboczy za ponad 1 300 tysięcy i w Podgórzu za prawie 1 milion złotych.
Także myślę, że to też jest istotna wiedza, informacja, że zwiększamy ten, tą poprawką możliwość udziału skarbu, aby te dochody zwiększono. Chciałbym również Państwu powiedzieć, że ta propozycja, którą tutaj składamy, dotyczy również zarządzeń prezydenta, które zostały wydane, a dotyczą procedowania wniosków, którzy mają już złożone wnioski i żeby one mogły być również rozpatrzone na podstawie dotychczasowych przepisów. Chciałbym powiedzieć, że zmiana zaproponowana przez grupę radnych ma pozytywną opinię Komisji Mienia, ma pozytywną opinię Komisji Mieszkalnictwa, pozytywną opinię prawną, no a w imieniu pana prezydenta będzie wypowiedź się pan dyrektor Wydziału Skarbu. Dziękuję za uwagę. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z panią panów radnych chciałby zabrać głos? Bardzo proszę, panie. Będę stalowy, bardzo proszę. Panie przewodniczący, państwo, znaczy, ja mam jedną wątpliwość naturalną. Znam obywatela, który pobiera od gminy różnego rodzaju podatki mieszkaniowe, jakieś jeszcze może socjalne, ponieważ jest ubogi i nie stać go na pobycie czynszu. Albo ma liczną rodzinę i nie stać go na jej utrzymanie i mu pomaganie. I tenże ubogi człowiek nagle stwierdza, że on ma wolny 40 tysięcy złotych na wykupienie tego mieszkania, w którym mieszka, a nie ma na bieżąco tam kilkuset złotych opłaty miesięcznej, ale ma kilkadziesiąt tysięcy wolnych środków schowanych pod pierzyną albo siennikiem i postanawia wykupić to mieszkanie. Ta sytuacja ma charakter trochę opowieści Barajowskiej, no jest po prostu trochę zastanawiająca. Ja mam taką wątpliwość, czy to nie jest trochę tak, że on by trochę, ja wiem, że tak to kiedyś funkcjonowało, ale jest to bardzo, żeby to trochę zonormalizować. Ja pytałem paru osób, co one sądzą o takiej sytuacji. No i wszyscy byli zdziwieni i wręcz oburzeni, że jak to jest, że ktoś kogoś nie stać na utrzymanie mieszkania, dostaje pomoc socjalną gminy, a zatem się okazuje, że to jest na wykup tego mieszkania. W związku z tym ja podaję po rozmowie taką modyfikację tej uchwały, że te osoby będą prawie do wykupu tych mieszkań pod warunkiem zwrotu tej pomocy zwaloryzowanej o stawki ustawowo przewidziane. Jeżeli ktoś ma problemy i je rozwiąza swoje, wychodź na prostą, reguluje te sprawy z gminą i wykupuje mieszkanie. Inaczej przyszedł osoba nie ma ani za właściwie rolę, bo ma niskie dochody, bo prawdopodobnie niższa rodzina jest w stanie kobiety. Nie ma możliwości odłożenia pieniędzy, bo ma niskie dochody na utrzymanie mieszkania. No więc istnieje prawdopodobieństwo, nie ma graniczące z pewnością, że ta osoba to mieszkanie sprzeda natychmiast do tym, jak je wykupi. W związku z powyższym, no tak naprawdę nie dostanie ten majątek gminy za 10 lat wartości. Stąd ja tutaj do projektu pracy zgłaszam do analizy propozycję, ażeby jednak umożliwić, ale to warunkiem zwrotu tych pieniędzy. Natomiast jeśli chodzi o to zarządzanie, to ja rozumiem, że my tu musimy pomóc rzecznikom, no bo się nie wyrobili w terminie ileś tam mieszkań nie mogą być sprzedane. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę pan Stanisław Raka. Znaczy ja popieram generalnie tę uchwałę, choćby z tego faktu, że będąc członkiem zespołu, który przygotowywał tą wcześniejszą nowelizację uchwały z 2008, myśmy po prostu wtedy, ja teraz mówię o sobie, nie miałem pełnej świadomości, że my, po pierwsze tak, chcę powiedzieć jedną rzecz, według starych, oczywiście dyskusja teraz, czy mamy mieszkania komunalne sprzedane, czy nie, jest to dyskusja, którą zawsze można prowadzić, ale ja rozumiem, że Rada podjęła decyzję, że te mieszkania sprzedajemy. Ja po prostu mam argumentację za sprzedażą na przykład do Rekucie taką, że te mieszkania nigdy gmina nie wykupiła. Te mieszkania wykupili pracownicy huty Lenina, którym obniżano pensję i w ramach, oczywiście, że tak, i oni otrzymywali te mieszkania i to gmina w spadku po skarbie państwa otrzymała, więc nie ma możliwości, że tu gmina dokonała jakichś strat. Natomiast czy my mamy sprzedawać mieszkania komunalne, czy nie, jest to oddzielny temat. Natomiast powiem tak, że w poprzedniej, oczywiście dyskusja teraz, czy należy sprzedawać mieszkania osobom, które brały te dodatki, tak powiedzmy, że socjalne, to jest nie dzisiaj dyskusja. Ta dyskusja powinna być jeszcze wcześniej, ponieważ
według starych przepisów uchwały oni mogli wykupywać. Problem polega na tym, że oni wtedy mogli wykupywać i byśmy wtedy nie kwestionowali. Natomiast dlaczego mamy teraz w tej noweli nowej powiedzieć ludziom, którzy po prostu wpadli w tę pułapkę, że w jakiś sposób brali te dodatki, że po prostu oni już teraz nie mogą, czyli tamci mogli cały przez ile lat wykupywać, mieli dodatki, a wskutek naszej zmiany już teraz nie mogą. No w każdych przepisach prawa jest tak, że musi być jakiś okres streszczony. Tak jest ustawa i tak powinna być uchwała. Nie może być tak, że nasza uchwała jakby eliminuje pewną grupę ludzi i mówi teraz z mocy tej uchwały, wy nie możecie, ale tydzień przed wprowadzeniem tej uchwały, że się mówi wykupić. Oczywiście jest sprawa dyskusyjna, ja wcale nie chcę tu powiedzieć, jestem obecnie zwolennikiem po prostu sprzedaży mieszkań, ponieważ one się zakotyzowały, to są mieszkania kilkudziesięcioletnie, ludzie tak inwestowali. Nie mówimy o mieszkaniach po prostu nowszych, które gmina czy wykupiła, czy po prostu rozumiem również stanowisko Wydziału Mieszkalnictwa, które mówi, że gmina powinna mieć pewien zasób lokali gminy, które powinny być w tak zwanym obrocie, czyli te musi być jakaś pula oczywiście, to jest oczywiście do dyskusji, natomiast tutaj reasumując, po prostu popełniliśmy pewien błąd. Jako zespół myśmy nie mieli świadomości, że tacy ludzie są, powiedziano, że to jest bardzo minimalna grupa ludzi. Niestety to jest znaczna grupa ludzi, więc my jakby tylko kontynuujemy to, co zostało już wcześniej, że tak powiem, uchwalone. Natomiast tą nowelą myśmy im zabronili radykalnie, bez okresu przejściowego. I tylko tyle. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pan Bogusław Kośnik. Też byłem członkiem tego zespołu i też jakby zdają sobie sprawę z tego, że cały czas to wszystko na gorąco tworzymy, popełniamy błędy i je naprawiamy. Chciałem jakby dwa aspekty tej sprawy powiedzieć. Otóż byłem zdecydowany zwolennikiem, aby wprowadzić zasadę, iż jeżeli ktoś pobiera dodatek mieszkaniowy, czy otrzymuje pomoc mieszkaniową, to jest dodatek mieszkaniowy, bonifikata albo inna forma, i to właśnie jest to, na co rozszerzyliśmy. Przedtem to była tylko kwestia dodatku, a teraz jest kwestia pomocy mieszkaniowej, czyli na przykład bonifikat, na przykład jeszcze innych elementów pomocy mieszkaniowej, to nie powinien jednocześnie móc skupować mieszkania. Argument był bardzo prosty, podwójny, to znaczy jak cię nie stać na czynsz, to ty bardziej nie będziecie stać na wykup, a jeszcze bardziej nie będziecie stać na utrzymanie tego mieszkania, bo bycie właścicielem jest nie tylko korzyścią, ale także jest niesłychanie kosztem związanym choćby z obowiązaniami wobec spółek. Miałem przypadki, pewnie część z Państwa też miała, osób, które tak naprawdę poprzez nich wyłudzono mieszkanie, bo dostały pieniądze od kogoś, wykupiły, potem to mieszkanie zostało przyjęte i te osoby potem przyszły do nas z prośbą o nową pomoc mieszkaniową, bo nie mają mieszkania, bo straciły mieszkanie. I to jest jakby jeden aspekt tej sprawy. Co do zasady powinno być tak, że jeżeli ktoś ma pomoc mieszkaniową w jakiejkolwiek formie, to nie może jej kupić, musi minąć okres jakiegoś dojścia do lepszej sytuacji finansowej. Natomiast też jakby drugi aspekt jest taki, że powinniśmy uwzględniać jednak okresy przejściowe. Myśmy tego okresu przejściowego tutaj w ogóle nie uwzględnili. I obawiam się, że także w tym aspekcie ta uchwała mogłaby być zaskarżona i w tym elemencie, co najmniej w tym elemencie poddana wątpliwości, a być może przegrana. Stąd popieram tą opcję, co podpisałem się pod wnioskiem, uznając, że ten okres przejściowy powinien być. I aspekt trzeci. W tej uchwale pierwotnej ustaliliśmy ostateczny termin składania wniosków na 31 grudnia 2015. To oznacza, że przewidujemy sprzedaż mieszkań jeszcze przez najbliższe 2,5 roku. Mamy do sprzedania, mamy w zasobie około 20 tysięcy, ponad 20 tysięcy mieszkań. Podlegających sprzedaży w tym roku jest 640 czy 650, które już są przygotowane. Gdybyśmy wprowadzili opcję, o której mówił pan dzień ustawowy, to prawdopodobnie spowodowalibyśmy wstrzymanie sprzedaży, znaczy na pewno spowodowalibyśmy wstrzymanie sprzedaży, zaangażowanie się ludzi w sprawdzanie tych spraw dodatków mieszkaniowych i pomocy mieszkaniowej, nie tylko dodatków, ale pomocy mieszkaniowej, która czasami dotyczy kilkuset złotych, czy najprawdopodobniej, bo to tak widać pośredniej, dotyczy wydatków rzędu kilkuset złotych na obywatela.
grupa urzędników będzie się tym zajmować, grupa urzędników będzie to analizować, przeliczać i tak dalej. I z tego wyjęło efekty w postaci kilkudziesięciu tysięcy. Może stu kilkudziesięciu tysięcy, może kilkuset tysięcy. Każdy pieniądz jest ważny, ale trzeba tutaj zważyć, co personel na miasta jest bardziej opłacalne. Przyjęliśmy doktrynę w Krakowie i sprzedajemy mieszkania komunalne dotychczasowym użytkownikom, ponieważ z punktu widzenia materialnego, ekonomicznego, z punktu widzenia społecznego nam się to opłaca. Dzięki temu, że przejęli własność, powstały wspólnoty, zupełnie inaczej Kraków mieszkaniowy zaczął wyglądać. Moim zdaniem musimy to tak zrobić, choć zdaję sobie sprawę z tego, że bardziej sprawiedliwie byłoby zastosować tą opcję, o której mówił Grzesiek Stalin. Tylko, że no nie zawsze sprawiedliwie oznacza efektywność. Obawiam się, że tutaj ta efektywność, znaczy ten ruch spowodowałby de facto wstrzymanie sprzedaży, pogorszenie, i dotyczyłoby to nie tylko tych, którzy podlegają jakimś temu problemowi, ale wszystkich, bo będzie trzeba sprawdzić wszystko. Podsumowując, proponuję, żebyśmy tą uchwałę w tej formule przyjęli, zdając sobie sprawę z tego, że to nie jest ostatnie istnienie tej uchwały, że jeszcze co najmniej kilka razy będziemy musieli do tej sprawy wrócić. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan Grzegorz Starowy, bardzo proszę. Przewodniczący, Państwo, słuchałem wystąpienia cenzora Kłodu Samorzenia mówił przeciwko sprzedaży. Ja to sami sobie możemy manipulować tymi licznikami. To jest absolutnie to, co trzeba robić. I tutaj ja nie odnoszę się do tego słowa Niemczech. Ja odnoszę się do jednego polskiego wycinku, który będę do 10 klasowych dotyczył 40 przypadków. Jak się okazało, po gruncie analizy dotyczy około 200-300 przypadków. Te 200-300 przypadków to są przypadki osób czy rodzin, którym gmina pomagała z tą sytuację, a teraz chcę móc pamiętać razem pomóc drugi raz. Nie chodzi tylko o jedną rzecz, żeby traktować poważnie mieszkańców Krakowa, bo mamy około kilkuset przypadków osób, które wielokrotnie korzystają z dobroci gminy, a gmina tą dobroć nie wykazuje. Tylko problem polega na tym, że ktoś wykazał ciężką sytuację finansową, że go nie stać na utrzymanie mieszkania i mu pomagamy. A teraz on, to by trzeba było prosić Pani Dyrektorowi, jakie są argumenty, bo Pani Dyrektor właśnie na stali, do Pani Dyrektor to jest pytanie do Pani. Pani Dyrektor, mam pytanie do Pani, jakich argumentów mieszkańcy używają, że kiedyś potrzebowali pomoc gminy na przykład z powodu niemożności utrzymania mieszkania, a teraz okazuje się, że jest na tyłu. Bo ja nie wierzę w to, że jeżeli ktoś przez ileś lat, nie wiem, 10 czy kilkanaście lat wykupu mieszkań nie miał pomocy od swojej rodziny do wykupu tego mieszkania, to nagle dostanie na koniec tego roku, w ciągu 3 miesięcy, czy w ciągu roku. No, są cuda się zdarzają, ale takie rzeczy, jak to mówiono w reklamie, tylko w erze, tak? Moja wątpliwość podstawowa jest taka. Jak to się dzieje, że pomagamy raz, chcemy mu drugi raz? Jeżeli ten ktoś nie jest w stanie, tak jak mówił tutaj mój przedmówca, utrzymać mieszkania komunalnego, to jest dopiero prywatne. A jeżeli jest w stanie to zrobić, to nie oddamy pieniądze, które dostał. Wtedy jest na równi z podmiotami innymi, które wykupiły mieszkanie, a płaciły czynsze. A z tego względu, do jednych warunków było to, że trzeba było mieć uregulowane na bieżąco czynsze, nie można mieć zaległości. Ja się sobie nie zajmuję tymi sprawami. To ty się zajmujesz, ty jesteś się zajmujesz. To, że to jest, jest po części w twoim udziału. Tego nie powinno być nigdy. Nie powinniśmy nigdy sprzedawać mieszkania osobom, które na nie nie stać. Nie dlatego, że są pobocy, dlatego, że nie stać nawet na utrzymanie mieszkania komunalnego. A jeżeli je stać, niech oddadzą pomoc, którą otrzymały, a nie wykupią to mieszkanie. Bo później dochodzi do takiej sytuacji, jak tutaj mówił radny Kosiner, że mamy podstawiony kurt pod tych ludzi i te mieszkania u nich są tylko przejściowe. Do czasu upłynięcia ustawowego okresu z roku 2025 lat, a wiele takie sytuacje mają miejsce. Bo to jest udokumentowane. Ja bym bardzo prosił Pani Dyrektor o to, żeby nam świadczyła, jakie są argumenty tych osób za dopuszczenie do wykupu tych mieszkań. Bo ja nie wierzę w to, że jeżeli ktoś 40 lat nie jest w pomocy rodzinie, nagle teraz by się wszyscy zrzucą na to jego mieszkanie, że on sobie tam mieszkał. No po prostu takie rzeczy się właśnie nie dzieją. I ja mam wątpliwość w tym obszarze, bo zasadniczo nie jest. Ja bym prosił, żeby sprzedać wszystkie te mieszkania i nikt się nawet
części ułamkowych tych nieruchomości, jak będzie to gmina. Powinien odpowiadać główny dyrektor nieruchomości, wspólnota, niech nas sobie zarządza, dba o elewację, zmianę okien, dachu i tak dalej. To nie powinien być martwienie gminy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, bardzo proszę pan Sławomir Ptaszkiewicz. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, no ja tylko mogę z przykrością powiedzieć, że niestety ta dzisiejsza dyskusja i ten punkt w sesji jest potwierdzeniem tego, o czym mówiłem, że idziemy kompletnie złym kierunku i złą drogą. Realizujemy rzeczy, które są ze szkodą na gminy Kraków i majątku naszego miasta. I mam nadzieję, że podejmiemy na poważne działania dotyczące mądrego zarządzania nieruchomościami, a nie tylko tłumaczenie, no, że stanowimy złe prawo i co jakiś czas będziemy je prostować, bo korekta jest niczym innym, jak tylko pogrążaniem się w tej fatalnej sytuacji. Z przykrością muszę przypomnieć, że uprzedzałem, że to jest zły kierunek, złe działanie i dzisiaj niestety jest to potwierdzenie tego faktu. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos jeszcze? Panie Przewodniczący. Proszę? Ja na pewno. Dobrze, pan Andrzej Kaprany, bardzo proszę. Szanowny panie przewodniczący, szanowni państwo. W zasadzie pan radny Ptaszkiewicz chcąco wyprzedził mój głos, bo chciałem ułożyć powiedzieć dokładnie podobnie jak on, że Rada Miasta podejmując jakiś czas temu uchwały dotyczące sprzedaży mieszkań dla części mieszkańców naszego miasta z 90% bonifikatą, tak naprawdę doprowadziła do umożliwienia spekulacji mieszkaniami, które były swego czasu w zasobie gminy. Dzisiejsza dyskusja i dzisiejsza uchwała dobitnie to pokazuje i dobitnie o tym świadczy. Ja tylko apeluję, żebyśmy się zastanawiali nad tym, co uchwalamy, bo tak naprawdę będziemy się tylko w tej ustawie pogrążać i dobrego wyjścia z tej sytuacji nie znajdziemy. Dopuściliśmy do spekulacji mieszkaniami, które swego czasu były w zasobie gminy i dzisiejsza dyskusja dobitnie o tym świadczy. Dziękuję. Ze stratą dla budżetu miasta. Dziękuję. Bardzo proszę pana Stanisława Bratka, potem pani Marta Potenia. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, no ja oczywiście nie będę komentował, ale się nie zgadzam. Ja naprawdę nie czuję się winny, po pierwsze. Po drugie, chciałem Państwu uświadomić, że w całej Polsce to robią. No nie wylewajmy czegoś. Wszystkie samorządy podjęły decyzje strategiczne o tym, że należy mieszkania sprzedać. Ja już nie powiem, jakie były argumenty, ale wiadomo. Jeżeli Państwo jako członkowie Platformy uważacie, że własność prywatna jest gorsza od własności komunalnej, to przepraszam, ale to nie jest problem własności. Problem jest w tym, że taka decyzja została strategicznie podjęta. I oczywiście można dyskutować, czy należy w ogóle sprzedawać. Możemy dyskutować. Na dzisiaj są takie uchwały podjęte i kierunkowe, że wyraziliśmy zgodę jako samorząd krakowski w imieniu o interwencje i wnioski i postulaty wielu mieszkańców Krakowa, że należy. No może trzeba teraz zrobić referendum, przepraszam, może, nie wiem. Ale w porządku, wszystko można dyskutować. Na dzisiaj nie dyskutujmy o generaliach. Powinny generaliach, bo dzisiaj jest konkretny przypadek, że podjęliśmy i Państwo nie za tą uchwałą głosowali, może nie wszyscy poprzednią, gdzie zdowerializowaliśmy uchwałę z 2008 i w tamtej uchwale popełniliśmy błąd, polegający na tym, żeśmy wyeliminowali pewną grupę. I mówmy tylko o tym szczególe. Gdybyśmy tej tamtej nowelizacji nie podjęli zbiorową mądrością Rady, to dzisiaj nie byłoby tej uchwały. Gdybyśmy podjęli, to teraz postarajmy się naprawić błąd, bo wyeliminowaliśmy pewną grupę, która była przedtem niewyeliminowana i tylko tyle. I naprawdę skupmy się na tym. Natomiast jeżeli będzie wola Rady, prawda, żebyśmy w ogóle wyeliminowali sprzedaż mieszkań komunalnych, to jest inna dyskusja, inny czas. Bardzo proszę, dziękuję.
Dziękuję bardzo. Bardzo proszę pani Marta Patera, potem pan przewodniczący. Jak przysłuchując się tej dyskusji, mam pewne wątpliwości do tego, o czym mówi pan radny Stanisław Rafał. Bo wcześniej pan stwierdził, że jeżeli tej uchwały nie podejmiemy, nie znowelizujemy nowelizacji, to może zostać ona zaskarżona, bo posiada błędy. No to czego? Znaczy, jeżeli nam coś umknęło, co powinniśmy zrobić, to co warte są opinie prawne. Tutaj ja tego nie bardzo rozumiem, a jeżeli, no bo to, jeżeli zrobiliśmy jakiś błąd, to powinna wytwierdzić to opinia prawna i wtedy ta opinia prawna pozwoliłaby nam naprawić natychmiast jeszcze w trakcie procedowania projektu uchwały. A jeżeli nie umieściliśmy jakiejś grupy, którą teraz chcemy umieścić, no to może zrobiliśmy to celowo i świadomie i dalej tego nie będziemy chcieli zrobić. Dziękuję. Dziękuję bardzo, proszę bardzo, Wójta. Sprawy szczegółowe, potem ogólne. Proszę Państwa, błąd nie polega na błędzie prawnym, tylko na błędzie merytorycznym. Otóż wprowadzając te zasady, jakie wprowadziliśmy w poprzedniej uchwale w lipcu, nie wprowadziliśmy dla tej grupy mieszkańców, tylko dla tej grupy wakacyjnej z okresu przejściowego. I to nam tutaj odbiło. Rykoszet. To jest jakby jedna. To nie jest kwestia prawna, to jest raczej kwestia merytoryczna, bo mieliśmy sygnały, że dotyczy to jakiejś marginalnej liczby osób, okazało się, że nie marginalnej. Natomiast, proszę Państwa, przysłuchując się tutaj szerzej tej dyskusji, muszę powiedzieć, że uwielbiam to samobiczowanie się części Rady. Ja mam odrębny pogląd. Uważam, że fakt, iż od 90 roku sprzedano w Krakowie, Kraków był pierwszym miastem, w którym rozpoczęto sprzedaż mieszkań komunalnych. Sprzedano 20 tysięcy mieszkań. To spowodowało szereg bardzo pozytywnych konsekwencji dla miasta Krakowa. Spowodowało konsekwencje w postaci powstania set, jak nie tysięcy wspólnot, które przejęły na siebie zarządzanie zasobem, które przejęły na siebie finansowanie remontu, modernizacji, termomodernizacji, który Kraków nie był w stanie zrobić, bo nie miał takich środków. I uważam, że tą uchwałą w 90 roku nasi poprzednicy zmienili Kraków. To była jedna z największych rewolucji, która wtedy się w Krakowie dokonała. I ta rewolucja spowodowała dla korzyść dla miasta w postaci takiej, że nie obciążane jest za remonty, za koszty funkcjonowania znacznej części zasobów, który poprzednio był miejski, nie dopłaca do tego. A z drugiej strony uruchomiła ogromną przedsiębiorczość dziesiątek, jak setek tysięcy Krakowa. I to była rewolucja, która jest wielkim sukcesem Krakowa. I trochę się dziwię, że tak się tutaj samobiczujemy. Dopłacamy w tej chwili tylko do 20 tysięcy. Dopłacamy, bo czynsze nie pokrywają kosztów funkcjonowania. Czynsze powinny być podwyższone i też chwała Radzie poprzedniej kadencji, która dokonała rewolucji czynszowej, która była o wiele większym problemem i podwyższyła czynsze z 2 zł do prawie 8 zł za metr kwadratowy. Najpierw były ogromne krzyki. A 2 lata, 3 lata później okazało się, że to było kolejne dobrodziejstwo, które spowodowało, że przy dodatkowych dodatkach mieszkaniowych czy pomocy mieszkaniowej udało się wygospodarować ogromne pieniądze na remont zasobów. Zobaczcie, co od połowy zeszłej kadencji do teraz zrobione, jeśli chodzi o remont. To była kolejna rewolucja mieszkaniowa w Krakowie. I teraz i trzecia rzecz. Na poprzedniej sesji w lipcu mówiliśmy o tej uchwale. Były głosy, że jesteśmy przeciw. Przecież mieliście Państwo okazję. Rada zdecydowała, większością zdecydowała, że to jest dobrze zmienić tą uchwałę, to jest dobrze rozszerzać tą sprzedaż, wprowadzając różnego rodzaju ograniczenia. Teraz korygujemy część tych ograniczeń, uznając, że ten okres przejściowy powinien jednak być. I to jest, tak naprawdę to jest przedmiot główny, ten temat tej uchwały. Oczywiście tam są jeszcze inne rzeczy, ale to już było tłumaczone. I to jest jakby powód, dla którego wzbudza się ponownie dyskusja co do zasadności niesprzedaży mieszkań. Państwa, na ten temat Rada już zdecydowała.
Dzisiaj dyskutujemy nie o zasadności sprzedaży, tylko o tym, czy wprowadzić ten okres przejściowy, czy nie i czy go w jakiś sposób odbudować. Uchwała ma nie wprowadzić. Pan przewodniczący stanowy mówi, być może to jakoś odbudować. Mówimy, może i warto by było, tylko dzisiaj nie opłaca się skórka zawodna. Podsumowując, proponuję, abyśmy to dzisiaj przegłosowali. W każdym razie głosowaniu swoje stanowisko. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy pan Andrzej Hrabal jeszcze raz? Bardzo proszę. Szanowny panie przewodniczący, szanowni państwo, ja mam zupełnie inne zdanie niż mój przedmówca i pan przewodniczący. Mało tego, na każdym spotkaniu z mieszkańcami, na którym ta sprawa jest poruszana, tylko utwierdzam się w tym, że większość, zdecydowana większość mieszkańców naszego miasta ma takie samo zdanie jak ja, nie tak jak pan przewodniczący. I odpowiadając panu radnemu, który mówił, że jestem przeciwnikiem sprzedaży. Nie, nie jestem przeciwnikiem sprzedaży, jestem przeciwnikiem socjalizmu, czyli sprzedawania stosunkowo wąskiej grupie mieszkańców kosztem ogromnej grupy Krakowia czegoś za ułamek wartości, co stanowi własność całej gminy i wszystkich mieszkańców. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę pana projektodawcę, pana Janusza Szpanioła. Panie przewodniczący, szanowni państwo, szanowni państwo radni, postaram się odpowiedzieć na wątpliwości, które zjawiły się w trakcie dyskusji nad projektem uchwały. Proszę państwa, pierwszy argument, skąd nagle ludzie, którzy nie stać na czynsz, stać się bardzo dziękuję. Panie Stanisławie, bardzo cię proszę, posłuchaj. Chciałem odpowiedzieć na pewne wątpliwości. Posłuchaj. Po pierwsze, odpowiadam na taką argumentację, skąd nagle ludzie, którzy nie mają pieniędzy na czynsz, zalegają z czynszem, nagle stać ich na wybór mieszkania. Z dyżurów, które spotkań z mieszkańcami, mogę powiedzieć, że odpowiedź jest bardzo prosta. Na wykup mieszkania składają się całe rodziny. Jest to zrzutka pokoleniowa i nie jest to jednorazowa jednej osoby decyzja. Druga wątpliwość, która chciałbym ją również rozwiać. Proszę państwa, jeżeli sprawy sprzedaży mieszkań, o których mówimy, dotyczą w połowie terenu Nowej Huty, to każdy sobie zdaje sprawę, że mieszkania, o których mówimy, mają ponad 50 lat. Czyli dawno są zamortyzowane i wszystkie dyskusje o jej wartości, tych mieszkań i tak dalej, to są po prostu nie na miejscu. Każdy sobie zdaje sprawę, że coś, co ma ponad 50 lat, dawno zostało spłacone i zamortyzowane i gmina rządza tymi mieszkaniami, ale z oczywistością, że ich nie wybudowała, tylko w wyniku reformy z roku 90 stała się ich właścicielem, a ludzie, którzy mieszkają, bo sprawa dotyczy najemców mieszkań, tak jak powiedziałem, sprzedają najemcom, już wcześniej w tych mieszkaniach mieszkali. Tutaj nie jest dyskusja socjalizm, inny ustrój, tylko trzeba sobie zdać sprawę, że połowa tych mieszkań wybudowana została mój kolego w innym ustroju. Kolejna wątpliwość, którą proszę państwa chciałem rozwiać. Czy my idziemy w tym kierunku? No więc tą odpowiedź, bo ona tak ładnie brzmi, trochę demagogicznie, no można by podrzucić wszystkim większym miastom, rozpoczynając od stolicy, która to robi w sposób zdecydowany, znacznie większy, które po prostu sprzedają mieszkania z bonifikatą. Czyli wszystkie polskie miasta, które mają samorząd, idą w zły kierunek. Tak twierdzą niektórzy radni miasta Krakowa. Myślę, że te sformułowania są po prostu na wyrost i delikatnie określając nie na miejscu. Kolejna sprawa, proszę państwa, sprawa sformułowania, no tak łatwo się mówi, ale to naprawdę trzeba skomentować. Że Rada uchwala prawo, które dopuszcza do spekulacji. Proszę państwa, rozwieram tą wątpliwość. Dlaczego? Ponieważ bonifikaty nie wynoszą tylko 90%, tylko każdy, kto się zagłębi w tą uchwałę, wie, że bonifikaty są od 72% do 90%. I radzę przeczytać uchwałę, za czym się takie
wnioski tutaj z mównicy wygłasza. Kolejna sprawa, proszę Państwa. Padło sformułowanie, że to działanie to strata dla budżetu, a nie zysk. No proszę Państwa, jeżeli do końca roku budżet Krakowa zostanie zasilony kwotą ponad 8 milionów złotych z tego tytułu podjęcia tej uchwały, no to ja nie wiem, jak można tą działalność nazwać stratą. Dla mnie to jest zysk, więc też nie powiem taką dyskusji i śmieszne argumenty badają tutaj na tej mównicy. Ja ze swojej strony, jako członek tego zespołu, który przygotowywał prawo, które zostało uchwalone 10 lipca, podsumowując swoją wypowiedź, chciałbym tylko przeprosić niektórych mieszkańców Krakowa, które nasze prawo uchwalone 10 lipca dotknęło, ponieważ można było zarzucić, że nierówno zostali potraktowani, że ci, którzy, jak to dziennikarz nazwał, są biedniejsi, zostali przez nas ostrzej potraktowani. Ja ze swojej strony przepraszam za takie działanie. Nie było to naszym zamiarem i jestem przekonany, że nie było to również zamiarem Rady Miasta Krakowa. Dziękuję bardzo. Pan Jerzy Sonik, bardzo proszę. Szanowni Państwo, a szczególnie Pan Radny Abramek, Panie Andrzeju. No jak Pan mówi, to Pan nie szuka, chyba nie chyba powtórzył. Tak, więc chcę Panu udowodnić, powiedział Pan, że to jest socjalizm, a ja mam, przeprowadzę krótki dowód, że Pan chce utrwalić socjalizm. To dlaczego? Dlatego, że w większości te mieszkania, które zostały nie pobudowane przez gminę miejską Kraków, przez prywatnych ludzi, komuna podzieliła mieszkania na 2-3, prowadziła tam na siłę wiele rodzin, jedną rodzinę po prostu i teraz sprzedaje nie swój majątek, bo którego nie zbudowała, więc i byłoby to dalej trwanie decyzji, która została podjęta kiedyś właśnie w epoce socjalizmu. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę Pan Stanisław Zięba. Szanowni Państwo, miałem zabierać głos. Oczywiście tą uchwałę trzeba podjąć, żeby później podjąć tą tak zwaną generalną. O czym my dzisiaj, znaczy co my dzisiaj poprawiamy? My poprawiamy przede wszystkim to, cośmy, powiedzmy sobie, nie dość dokładnie zawarli w uchwale lipcowej, czyli ujednolicenie terminu. Ale dyskusja jest szeroka i myślę, że dwa zdania trzeba na ten temat powiedzieć. Drogi Andrzeju, zostałeś wywołany. Ja jeszcze raz się wywołuję co do socjalizmu. Ja już kiedyś powiedziałem, że jak ja walczyłem z socjalizmem, to jeszcze do szkoły nie chodził. I to nie o to chodzi. Inny socjalizm i najgorzej jak się podzielimy. Ja liberałem, to ja widzę tak świat, ja jestem konserwatystą, sam to tak. Widzę świat społeczeństw, myśmy prawdopodobnie zechcieli być tutaj radnymi, żeby reprezentować społeczeństwo takie. Takie. I jak się podzielimy sobie nalepki, bo poprzeklejamy, to zgubimy człowieka. A prawdopodobnie mamy im służyć. Jeżeli chodzi o pobudę, bo tutaj głównie teraz się zdaje te mieszkania, pytanie i jak długo miały funkcjonować bez remontu bloki dużej płyty. 30 lat. Teraz jest nie. Już jest 50. A my jeszcze mówimy, nie, to wy macie dać 100%, bo ten biedny Kraków kulturalny to skrzywdzicie. I znowu się dzielimy. O co? O co? Dla mnie społeczeństwo obywatelskie, a o takie mi zawsze chodziło, to każdy na swoim. Jeżeli ktoś mieszka w tym mieszkaniu i utrzymywał go, oczywiście zawsze się
pojawią, zdarzą spekulanci, którzy będą spekulować. Ale to jest całkiem inna sprawa. Tych należy eliminować. Natomiast jeden taki przykład. Ktoś wykupuje mieszkanie z bonifikatą, mieszka w bloku, gdzie rządzi wspólnota. Wziął pożyczkę, skrzyknęła się rodzina, bo trzeba mieć swoje, a wspólnota robi, nie wiem, generalnie elewację i jest zrzutka o 4-5 tysięcy. No bo taka jest składka, gdzie duży remontak. I teraz tenże jegomość nie ma pieniędzy, a przecież trzeba dać. Więc prosi, ja wiem, że to jest ułamek takich mieszkańców, bo wspólnoty jednakowo się rządzą. Substancja gminna się polepsza, bo to ciągle jest. Jednak, mimo że własność jest to budynek w pewnym sensie pod nadzorem gminy. I czy tutaj nie dać tej, prawda, ulgi, pożyczki, czy też zapomogi mieszkaniowej. I to się nie da wszystko w prawie zawrzeć całego życia ludzkiego, a my jako gmina, jako rada, no musimy płacić na wszystkim mieszkaniu. Oczywiście ja nie uważam, żeby, jak to góra mówi, nosić drzewo do lasu. Więc ci, którzy mają pieniążki, kiwają, żeby im jeszcze dawać tą rekompensatę. Ale najpierw pokażmy palcem, którzy to są, a póki co porządkujmy to, co jest naprawdę rzeczą obywatelską. No, ja nie mówię, komu się jak powiodło, kto ma jakie pieniądze, skąd je wziął, kto ma kamienicę, kto ich nie ma, kto ma... Bo to nie jest zaglądanie do kogoś, ale ty, słuchaj, bo ty jesteś socjalistą za tym jednym. Andrzeju, jesteś człowiek z klasą, nie mówię. Dziękuję bardzo. Pan Andrzej Babranek z klasą. Szanowny Staś, nie będę się z Tobą cytował, kto ma większe doświadczenia kombatanckie, kto jest bardziej zasłużony dla kraju i czyja rodzina była bardziej zasłużona. Nie będę się z Tobą cytował. Aczkolwiek powiem Ci krótko, nie masz racji w tym, co powiedziałeś przed chwilą. A teraz co do socjalizmu. Dla mnie socjalizm to jest uprzywilejowanie pewnej grupy kosztem zdecydowanej większości, która ma inne zdanie. I niestety w tym przypadku tak się dzieje. W Krakowie mieszka 756 tysięcy stałych mieszkańców. 759, dziękuję za poprawienie. Do tego jeszcze około 200 tysięcy mieszkańców, którzy nie są tymi mieszkańcami. Tu w tej chwili według różnych danych rozmawiamy o około, według wypowiedzi pani dyrektor, którą czytałem w prasie, 11 tysiąca. Według opinii pana przewodniczącego Janusza Chwajoła o 20 tysiącach mieszkańców. W związku z powyższym sami sobie porównajmy te cyfry i zobaczmy, czy to przypadkiem nie jest uprzywilejowanie mniejszości kosztem większości. Dla mnie takie działanie jest socjalizmem. I teraz jeżeli jeszcze mówimy o cyfrach. Pan przewodniczący Chwajoł powiedział, że mamy zapisane 8 milionów w budżecie i te 8 milionów będzie naszym zyskiem. W związku z powyższym ja się pytam, czy jeżeli za to samo mienie moglibyśmy uzyskać 40 milionów, bo moglibyśmy moim zdaniem bez żadnego kłopotu, to czy stracimy 32 miliony, czy zyskamy 8? Tyle, dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę. Pan dyrektor Stawał. Dziękuję. Pani dyrektor, bardzo proszę o odpowiedź. Pani dyrektor. Prosimy tutaj do mównicy panią dyrektor. Panie przewodniczący, szanowni państwo radni. A część pytań tutaj, które państwo radni stawiali, już odpowiedź padła, ale tak, żeby podsumować. Po pierwsze, tak jak pan przewodniczący Kośmirek zauważył, rozmawiamy tutaj na temat zmiany uchwały, która została już podjęta.
zmiany uchwały marginalnej, to znaczy w naszym odczuciu marginalnej, z tego powodu, że ona dotyczy tylko takiej sytuacji, gdzie, i tutaj jest odpowiedź dla pani radnej Pateny, gdzie nikt nie naruszył prawa, co o czym zresztą już pan przewodniczący powiedział, tylko jest taki dobry zwyczaj prawny, że wprowadza się tak zwane vacatio legis do rzeczy, które wchodzą jako nowe. I my wprowadziliśmy takie vacatio legis. Proszę zobaczyć, w poprzednio brzmiącej uchwale Rady Miasta Krakowa nie mieliśmy dwóch zapisów w tym zakresie. Jeden zapis dotyczył wynajmowania lokalu przez okres 10 lat. Czyli teraz będzie mógł kupić lokal ten najemca, który mieszka w tym lokalu, ma umowę najmu i mieszka w nim co najmniej przez okres 10 lat. I tu wprowadziliśmy okres przejściowy, bo powiedzieliśmy tak, że będzie to dotyczyło przypadków tych osób, których wnioski zostaną złożone po 31 grudnia 2013. Wprowadziliśmy drugi przepis, który mówił w ten sposób, że osoby, które do tej pory dostały dodatki mieszkaniowe i skorzystały z obniżki czynszu, nie będą mogły wykupić tego lokalu w okresie 5 lat. Od momentu, kiedy zostanie podjęta decyzja o sprzedaży lokalu. I tu nie wprowadziliśmy okresu przejściowego. I to jest, proszę Państwa, zgodne z prawem. I tak może być. Tylko nie zgodne z jakimiś dobrymi obyczajami, ponieważ jakie argumenty podnoszą ludzie, o których pan radny stawowy pyta? Podnoszą takie argumenty, że po pierwsze, gdyby oni wiedzieli, że to będzie taka kara dla nich, że taka kara, że jak oni skorzystają z dodatku mieszkaniowego czy z obniżki czynszu, to nie będą mogli wykupić mieszkania, to prawdopodobnie pomimo tej trudnej sytuacji, w jakiej się znaleźli, no szukaliby jakichś innych źródeł, prawda? Że Państwa, sprawa zmiany uchwały w tym kierunku, żeby komuś w tej chwili powiedzieć tak, dostałeś dodatek, to go oddaj. To chciałam Państwu powiedzieć, że dodatek mieszkaniowy jest przyznawany na podstawie przepisów ustawy. To nie Państwo zadecydowaliście o tym, komu przysługiwać ma dodatek mieszkaniowy. Państwo zadecydowaliście tylko o tym, podejmując uchwałę, nazwijmy ją tak ogólnie mieszkaniowe, komu można obniżyć czynsz. To jest kompetencja Rady. Dodatek mieszkaniowy wynika z ustawy. Ustawodawca prowadził kroki, który to powiedział, że jeżeli ktoś wylegitymuje się, że takiego progu nie spełnia, może starać się o dodatek mieszkaniowy. Ten dodatek był przyznany decyzją administracyjną. Czyli my w tym momencie, jakbyśmy chcieli nadchować taką poprawkę, to musielibyśmy się tak zachować. Przepraszam, może to nie jest miejsce tutaj, ale kiedyś na studiach mieliśmy takiego jednego pana, który chciał uspokoić na studium wojskowych studentów, powiedział, tam studenci tam nie rozrabiajcie, bo wam obierzemy stypendium. Na co student odpowiedział, a ja nie mam stypendium. To wam damy i odbierzemy. To mniej więcej tak samo byśmy się zachowali w tej chwili. Bo najpierw przyznaliśmy komuś decyzję administracyjną, dodatek mieszkaniowy, a teraz decyzja stała się ostateczna, a my teraz mówimy, uchwałą Rady nie możemy tego nakazać komuś oddawać, prawda? To musiałaby być sprawa dobrowolna, prawda? Bo myśmy przyznali komuś jakieś uprawnienie. W sumie, podsumowując to wszystko, poprawka taka byłaby trudna, a po drugie, no myślę, że byłaby pewnie również wątpliwości natury nawet ustawowej, czy moglibyśmy coś takiego wprowadzić. I kolejny argument, jaki Państwo tutaj podnoszą, którzy wzięli te dodatki mieszkaniowe. Mówią w ten sposób, co już powiedział Pan Radny Kwaju, przeważnie tak to argumentują, że w tej chwili są w tej grupie osób, które wykupują mieszkania dlatego tak późno, że do tej pory nie było ich stać na ten wykup. I właściwie tak naprawdę stać nie jest stale. Bo oni są już w tej kategorii grup, gdzie ludzie po prostu zaciągają pożyczki w zakładach pracy. Bardzo często mamy taką sytuację, że nas ludzie proszą o zaświadczenie do zakładu pracy, żeby mogli wziąć pożyczkę na zakup mieszkania z tak zwanego funduszu remontowego czy jakiegoś innego. Bardzo często pożyczają od znajomych. Oczywiście, że też na pewno tego nie można ukryć, są pewnego rodzaju patologii, prawda? Na pewno tak się zdarza, ale czy my mamy wziąć pod uwagę kilka przypadków, które się zdarzają, jakichś takich sytuacji odbiegających od normy i za to karać pozostałych mieszkańców, którzy być może rzeczywiście jest to dla nich ostatni moment, żeby to mieszkanie wykupić. Ja jeszcze Państwu powiem inną rzecz. Dlaczego ludzie chcą wykupić mieszkania?
Argument mają taki, jak wykupi lokal mieszkalny od gminy, będzie płacił mniejszy czynsz. To jest dla ludzi argument. I ludzie mówią tak, nie stać mnie na płacenie czynszu, dlatego wysiłkiem ostatniej swojej woli zrobię wszystko, żeby wykupić ten lokal, ponieważ będę płacił mniejszy czynsz. W związku z tym jestem do przodu. I oczywiście można się tutaj zgodzić z panem radnym Stalowym, że to są pewnego rodzaju prezenty, ale to jest prezenty wynikające z przepisów ustaw, prawda? Bo dodatki mieszkaniowe ustawodawca przewidział i my się do nich stosujemy. Dodatki mieszkaniowe wypłaca pan dyrektor, znaczy wypłaca Wydział Świadczeń Socjalnych, pan dyrektor mógłby tutaj więcej dodać coś na ten temat. I one dotykają nie tylko osób, które są najemcami lokali mieszkalnych w naszych zasobach, prawda? Dodatki mieszkaniowe również przyznawane są osobom, które mieszkają w prywatnych kamienicach, tak? I to jest jakby niezależne od tego, co my tutaj podejmujemy. Także w sumie, proszę Państwa, wydaje mi się, że tak jak zresztą wypowiedział się w prasie pan dyrektor Krapusta, komentując uchwałę, powiedział, nie było błędem Rady Miasta, żeby wprowadziła przepisu przejściowego, ale też będzie dobrym obyczajem, jak to co nie zostało zrobione na prawie. I o to tutaj nam chodzi, żeby wprowadzić równe przepisy dla wszystkich. Żeby od dzisiaj mieszkańcy miasta mieli taką świadomość, że jeżeli chcą kupić mieszkanie na zasadach, które dotychczas obowiązywały, muszą złożyć wniosek do końca tego roku tak naprawdę. Jak tego nie zrobią, to już nie będą mogli zarzucić nikomu, tym przede wszystkim radnym, bo taki jest taki odbór, że to prawda radny podjęta uchwała, aczkolwiek my oczywiście pracowaliśmy w zespole i wszyscy tutaj się podpisujemy pod tą uchwałą. Chcielibyśmy, żeby takie odczucie mieszkańców było, że traktują wszystkich jednakowo. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, wpłynął wniosek o wprowadzenie do drugiego czytania, więc będziemy głosować, proszę głosować. Dziękuję.